To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To zajmujące rozmowy z twórczymi ludźmi, czasem nazwiska bardzo znane, czasem zupełnie niszowe. Drozdowisko to też kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury. Drozdowisko to po prostu. Teresa Drosda Serial oparty na biografii Agnieszki Osieckiej budził emocje od chwili, gdy zapowiedziano jego produkcję, nawet nie emisję. No i nie ma się czemu dziwić, bo Agnieszka Osiecka jest bez wątpienia osobistością naszej kultury. Kolejne pokolenia zakochują się w jej piosenkach, a te na nowo interpretowane każdego roku ukazują się na kolejnych płytach. Można zatem postawić tezę, że twórczość, Zwłaszcza ta piosenkowa Agnieszki Osieckiej żyje, ma się dobrze, mimo iż od śmierci autorki minie niebawem ćwierć wieku. Siadając do oglądania serialu Osiecka nie miałam żadnych oczekiwań. Nie czytałam wcześniej opisów fabuły, nie interesowałam się kto, kogo będzie grał. Byłam po prostu ciekawa jak zostanie opowiedziana historia, którą no, jakoś tam znam i tylko tyle i być może też dlatego pierwsze odcinki nie wzbudziły we mnie takiego sprzeciwu jak u bardzo wielu innych widzów no bo rozumiałam konieczność użycia materiałów archiwalnych które wprowadzają na początku każdego odcinka w klimat społeczno-polityczny wskazują nam w którym jesteśmy roku nie irytowały mnie też na przykład filmowe wykonania piosenek patrzyłam sobie na młodziutką Agnieszkę Osiecką w Fantastyczna Eliza Rycembel w tej roli. Patrzyłam, jak stara się być w grupie, jak jednocześnie jest wciąż obok, osobna, chociaż w centrum uwagi. Bo Osiecka, znana dotąd tylko z kart biografii czy wspomnień, stała się dla mnie nagle taką dziewczyną z krwi i kości, dziewczyną absolutnie fascynującą. No i przez te. Pierwsze odcinki właściwie chyba tylko to się dla mnie liczyło. Przejęcie roli przez Magdalenę Popławską nastąpiło, jak sądzę, ze dwa odcinki za wcześnie. Niemniej w tej dorosłej, już jakby popławskiej Agnieszce, nadal widziałam tę osobność, która poetce towarzyszyła chyba przez całe życie. No i jeśli w ogóle ten serial coś mi dał, coś pozytywnego, to właśnie takie poczucie, że Osiecka... Była naprawdę, że naprawdę kochała, że naprawdę cierpiała, że naprawdę nie dawała sobie rady z różnymi koniecznościami, powinnościami, rolami społecznymi, emocjami, że uciekała. Że goniła przed króliczkiem, za króliczkiem, że była bezradna, że była wściekła, że była odważna, że nie była też obojętna wobec tego, co się w Polsce przez te wszystkie lata działo. Niby gdzieś tam wiedziałam, że piosenkami reagowała na rzeczywistość, ale chyba też nie do końca uświadamiałam sobie, jak bardzo intensywnie się to działo. No i dzięki naprawdę znakomitym ucieleśnieniom, jakie Agnieszka Osiecka dostała od Elizy Recembel. I Magdaleny Popławskiej stała się dla mnie nagle po prostu osobą realną, przestała być jakimś wyobrażeniem, abstrakcyjnym wyobrażeniem. No i zanim powiem, dlaczego ten serial to y, moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, stracona szansa, chcę y, zrobić taką listę scen, czy może epizodów, dla których warto go było zobaczyć, a być może nawet y, nakręcić. I tak, po pierwsze, finał pierwszego odcinka, którego płętą jak być może pamiętacie, była zaśpiewana zresztą zupełnie wbrew realiom czasowym piosenka Mój pierwszy bal w filmowej interpretacji Mariki Klarman. Abstrahując od wykonania, ono akurat niespecjalnie przypadło mi do gustu, to był dość oczywisty, ale jednak mam wrażenie dobry finał, taki troszkę metaforyzujący całą opowieść, chociaż też z mojego punktu widzenia jeszcze Lepiej by było, gdyby ta piosenka do końca pokazywana była tak, jak w pierwszym ujęciu, czyli śpiewana do pustej sali, tylko z przebitkami na Agnieszkę. To by była naprawdę taka piękna klamra i metafora. E, odcinek pierwszy. Teraz odcinek piąty. Barbara garstka jako Elżbieta czyżewska, która w tym odcinku zaśpiewała piosenkę o okularnikach i Mówiłam żartem, wbrew co prawda prawdzie historycznej, no bo w STS te piosenki śpiewały odpowiednio Kazimiera Utrata i Zofia Merle, ale według mnie Barbara Garstka, chociaż w tym serialu jest przypisana do bardzo konkretnej postaci, czyli właśnie do Elżbiety Czyżewskiej, to jednak w tych STS-owych odcinkach właściwie jest wszystkimi dziewczynami tego teatru. I ten rodzaj metafory bardzo mi odpowiadał, chociaż no, nie da się ukryć, że był mocno zakamuflowany, i być może tutaj widzę więcej niż to, co było zamierzone przez twórców serialu. No ale mam do tego prawo. Odcinek szósty próby do spektaklu Niech no tylko zakwitną jabłonie i zakwitająca na ekranie od tego właśnie odcinka Paulina Walędziak jako Krystyna Sienkiewicz. Wspaniała była ta dziewczyna. Ujęła mnie zwłaszcza scena w Ateneum, w której w ciągu kilkunastu sekund młodziutka aktorka, całą młodość także swojej bohaterki zamyka w paru zdaniach. Najpierw jest niepewna siebie, bo nie ma aktorskiego dyplomu, a tu poważnie ważny teatr. No a za chwilę jest dziewczyńska w wyciąganiu sekretów od przyjaciółki. No a kilkanaście minut później jeszcze w się śpiewa piosenkę O Jeremi i to jest fantastyczne, trochę szalone, postrzelone wykonanie, tak jak postrzelona musiała być w tamtym czasie Krystyna Sienkiewicz. No i Paulina Walendziak fantastycznie to zagrała. Dalej, odcinek siódmy: Mazury i Przybora w tej roli Grzegorz Małecki, idący tropem warkotu, no, a potem stojący na pomoście, czekający aż Agnieszka Osiecka przybije swoją motorówką. No, a potem, w tym samym odcinku, Agnieszka czekająca w Paryżu na telefon od niego. Pięknie pokazane, dwa rozdarcia, takie dwie mijające się tęsknoty, kwintesencja mam wrażenie tej relacji, tej miłości, yy, jaka była między Jeremim Przyborą a Agnieszką Osiecką. Dalej, odcinek ósmy. Dwa bardzo dobre epizody. Po pierwsze Mariusz Ostrowski w roli Piotra Frączewskiego, śpiewający piosenkę Pijmy Wino za Kolegów, i Krzysztof Suszek jako Wojciech Młynarski, który gratuluje Agnieszce Osieckiej nagrody za piosenkę W żółtych płomieniach liści w Opolu. No i potem jeszcze finałowa scena tego odcinka, w której Osiecka zapala kieliszki, świeczki za Kolegów, bo to jest ten odcinek odcinek, w którym Agnieszka Osiecka dowiaduje się, że umarł Marek Chłasko, że umarł Krzysztof Komeda, że zginęli Kobiela, Cybulski, Frykowski. I chociaż to jest scena dość sentymentalna i taka dość, powiedziałabym, łopatologicznie nawiązująca do popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy, to jednak warta wyróżnienia, bo właśnie metaforyczna i bardzo filmowa. A mam wrażenie, że czego jak czego, ale metaforyczna Fory temu serialowi brakowało najbardziej. E, dalej, odcinek dziewiąty. Dominika Kluźniak jako barbara kraftówna śpiewająca sztuczny miód. No po prostu arcydzieło. Dalej, odcinek 10 Wiktoria Gorodecka ja, jako Józefina Pellegrini. Ona się oczywiście już pojawiała we wcześniejszych odcinkach, ale w tym odcinku dziesiątym, w którym umiera Wiktor Osiecki, który przecież odszedł od matki Agnieszki Osieckiej właśnie do Józefiny Pellegrini, czyli do Wiktorii Gorodeckiej, no, pokazuje tę dosyć skomplikowaną, ale też jednak bardzo delikatną i subtelną relację między Agnieszką Osiecką a Józefiną Pellegrini. Te sceny w szpitalu, na cmentarzu, a potem, kiedy Agnieszka przychodzi do Józefiny Pellegrini, żeby ta jej powróżyła. Mnóstwo delikatności, subtelności, współodczuwania, zrozumienia, tak i to były chyba te najlepsze momenty w serialu Osiecka. Do atutów takich czysto filmowych dopisałabym jeszcze poza wspomnianymi czy wymienionymi rolę po pierwsze Aleksandry Pisuli jako Olgi Lipińskiej, Jana Frycza jako Wiktora Osieckiego i Piotra Żurawskiego jako Daniela Pasenta. Czytałam wiele m, krytycznych opinii na temat tego właśnie wcielenia, ale ja uważam, że Piotr Żurawski wspaniale to, co miał oddać w Danielu Pasencie w relacji z Agnieszką. Osiecką oddał, zrobił to. No i jeszcze oczywiście Maria Pakulnis jako Maria Osiecka, która robiła co mogła i myślę, że z tej ciężkiej próby wyszła zwycięsko, mimo że cały zamysł postaci Matki Osieckiej był chyba jednak przeciwko niej. Na plus należy też zaliczyć temu serialowi, zwłaszcza w jego końcowych odcinkach, przypomnienie, a być może nawet odkrycie kilku piosenek, które użyte zostały w oryginalnych wykonaniach i które miały jakby w serialu, w jego treści troszkę odzwierciedlać stan ducha bohaterki. Myślę tu w pierwszej kolejności o duecie Maryli Rodowicz i Jana Kobuszewskiego Maleńki z muzyką Jerzego Derfla. To jest chyba piosenka z kabaretu Olgi Lipińskiej. O modlitwie 1980 w wykonaniu Ewy Dełkowskiej z muzyką Piotra Figla. To na pewno no z kabaretu pod Egidą, no i o piosence Pa, pa, paryski walc z muzyką Janusza Bogackiego w wykonaniu Edyty Jungowskiej. No i w tym miejscu koniec yy, definitywny, koniec plusów dodatnich. I choć o piosenkach powiedziałam już sporo, to jednak mój największy sprzeciw w serialu Osiecka budziło właśnie użycie piosenek, a dokładnie niekonsekwencja ich użycia. Ponieważ tak, raz te utwory dostawały takie filmowe, nowe wykonania Innym razem używano nagrań oryginalnych. No i pół biedy, kiedy te oryginalne wykonania pojawiały się właśnie jako tło, o czym mówiłam, czy na przykład jako migawka w telewizorze, to wszystko jeszcze jakoś można uzasadnić. Ale kiedy Karolina Piechota jako Maryla Rodowicz musi ruszać ustami do oryginalnego wykonania Małgośki, czy Niech żyje Bal, to się po prostu robi jakaś karykatura, robi się niepoważnie i jakoś tragicznie, amatorsko, w najgorszym rozumieniu. Zrozumieniu tego słowa. To samo tyczy się Patryka Schwichtenberga jako Seweryna Krajewskiego. Słyszymy oryginał, widzimy udawanie. Jakiś po prostu totalnie idiotyczny, deprecjonujący i aktorów i granych przez nich bohaterów zabieg, którego nijak nie da się wytłumaczyć i nijak nie da się obronić. Karykaturę zrobiono też moim zdaniem z Jerzego Wasowskiego. Grający go Mariusz Kilian jest na ekranie raptem kilka minut. Ale tych okropnie domalowanych mu brwi naprawdę nie sposób zapomnieć. Zresztą w wypadku kabaretu Starszych Panów też mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z dużą niekonsekwencją, no bo w jednym odcinku serialu kabaret był odegrany filmowo, czyli Starszych Panów zagrali Grzegorz Małecki i Mariusz Kilian, no a w kolejnym odcinku użyto już oryginalnych fragmentów kabaretu Starszych Panów. Także serialowi, patrząc na niego globalnie. Zabrakło moim zdaniem no właśnie filmowości, metafory, no i konsekwencji. Jakby niepotrzebnie starał się łapać realizm, ale i tu, o czym zresztą wielokrotnie pisano, potknięć było no, więcej niż kilka w tym realizmie. W gronie przyjaciół, no bo przecież o tym serialu się ciągle i ciągle dyskutuje i dyskutowało wtedy, kiedy był emitowany, i ciągle jeszcze ukazują się kolejne teksty, moje gadanie jest tego też najlepszym dowodem, że ciągle jednak o tym serialu rozmawiamy. No i w gronie przyjaciół też dyskutowaliśmy o tym, czy zyskałby, ile mógłby zyskać, i oczywiście, jaki mógłby być ten serial, gdyby Osiecka się w nim nie zmieniała. Czyli gdyby sama jakby stała się metaforą siebie, kimś takim trochę zawieszonym w czasie, patrzącym na siebie trochę z góry, trochę z dystansu, właśnie z poziomu metafory. No i oczywiście, o czym innym byłby ten serial, gdyby tą metaforą Osieckiej była Agnieszka Młoda. No, a oczywiście o czym innym byłby, gdyby to była Agnieszka dojrzała, ale mam wrażenie, że taki zabieg wyznaczyłby. Jakąś drogę, jakiś konsekwentny, mam nadzieję, sposób prowadzenia narracji. No bo to jest moim drugim, poza użyciem piosenek, największym zarzutem do całości, że każda historia jest tu opowiadana inaczej, że jest tyle niedokończeń, niekonsekwentnych niedokończeń, że tak bardzo łopatologicznie wiele razy użyto fraz. Powejmowanych, czy to z piosenek, czy z wierszy, czy z dzienników. Najboleśniej zapamiętałam chyba i jakoś tak najbardziej przeżyłam spotkanie autorskie w odcinku 11, podczas którego na naprawdę źle zagrane rolę rozpisano wiersz, wspaniały wiersz Agnieszki Osieckiej, otwierający tom Wada Serca i to jest zresztą wiersz zatytułowany Spotkanie autorskie. No, i długo bym tak mogła jeszcze, ale jak wspomniałam, napisano o tym serialu już naprawdę dużo. Natomiast sama po jego obejrzeniu jestem dość rozdarta. No bo z jednej strony mam takie poczucie, że trochę dostałam Agnieszkę od nowa, że zachciało mi się ją poznać jeszcze raz. Z drugiej strony, bezmiar. Idiotyzmów, no nie da się tego inaczej nazwać, idiotyzmów i drobnych, i większych, mocno ten stan taki leciutko euforyczny przytępił. Każdy odcinek próbował mnie przekonywać, że ta historia opowiadana jest po literkach, ale jednocześnie, gdy tylko coś nie pasowało albo było za trudne, twórcy robili to po swojemu, w imię tak zwanej twórczej wolności. O i tutaj właśnie można wspomnieć, że ofiarą takiego zabiegu padła właśnie Maria Pakulnis jako mama Agnieszki. Co zatem zrobić z tym serialem? Może trzeba go potraktować jako przymiarkę, jako wprawkę. No bo nie mamy jako kinematografia zbyt wielu doświadczeń w kręceniu seriali biograficznych. W ostatnich latach pojawił się tylko też przecież bardzo mocno krytykowany Bodo i równie mocno krytykowana, choć będąca koprodukcją, Anna German. Co innego, filmy pełnometrażowe, filmy fabularne. Tych w ostatnich latach powstało kilkanaście, z czego co najmniej kilka wybitnych, że przypomnę tylko Sztukę Kochania o Michalinie Wisłockiej, no i Bogów o Zbigniewie Relidze. Osieckiej myślę też, film fabularny z pewnością się należy i liczę po cichu, że kiedyś powstanie, byle jednak nie od razu, nie teraz, po serialu musimy jednak wszyscy trochę ochłonąć. Pod tytułem Drozdowisko można mnie szukać na YouTubie, Spotify, iTunesie, Google Podcasts i innych platformach streamingowych. Będę wdzięczna za każde udostępnienie, lajka, subskrypcję. Polecam się też na Facebooku, na Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Teresa Drozda, dziękuję i do usłyszenia.